Pomysł braci Wachowskich, że ludzie żyją w jakimś jednym wielkim złudzeniu, nie jest niczym nowym, jak pokazuje nam cytat, który przed chwilą widziałeś. Aby go rozważyć, aby go zrozumieć, należy rozpatrzeć takie dwa aspekty. Mianowicie, z czego można się zaśmiać w życiu? Nie od dzisiaj wiemy, że ludzie traktują swoje życie bardzo poważnie i traktują bardzo poważnie rzeczy, które nie do końca są istotne. Takie jak etykieta, jak przede wszystkim to, co ludzie rzeczywiście sobie powiedzą, co, że ludzie rzeczywiście o nas pomyślą. Zważywszy przede wszystkim na to, że ludzie bardzo rzadko myślą o nas. Najczęściej myślą tylko i wyłącznie o sobie. Więc pierwszym takim momentem, w którym człowiek może się roześmiać i zacząć naprawdę żyć, jest moment, w którym przestanie dbać tak bardzo o to, co po pierwsze ludzie o nim pomyślą i po drugie o całą szeroko rozumianą tożsamość. Ponieważ większość rzeczy, które nas otacza, większość rzeczy, za które się uznajemy, czyli takie etykiety jak narodowość, wyznanie, zostały wymyślone przez człowieka. One nie są czymś, co występuje w naturze, one nie są czymś, co jest nam dane w jakikolwiek sposób, tylko jest czymś, co zostało nam nadane przez kogoś. I pierwszy moment, w którym człowiek może się roześmiać, jest momentem, w którym zda sobie sprawę, że to są wszystko wymysły. To nie znaczy, że muszę je odrzucić, ale to nie znaczy, że muszę je traktować tak śmiertelnie poważnie. Jednakże nawet jeżeli człowiek zda sobie z tego sprawę, to i tak będzie się obawiał. Nie zaśmieje się po raz kolejny, ponieważ będzie się obawiał śmierci, będzie obawiał się upływu czasu. I tutaj filozofia wschodu znalazła wytłumaczenie i ponieważ ona patrzy na wszystko przez pryzmat większej całości i ponieważ ma jakąś wizję kontynuacji, jaką jest reinkarnacja, jaką jest kolejne wcielenie swojej duszy, no nie obawia się tego końca. Nam jakieś ułatwienia, jakieś wyjaśnienie dawały religia chrześcijańska, ale gdybyśmy mieli od tego odseparować religię, no to ciągle towarzyszy nam ta obawa przed śmiercią i przed tym, że nasz czas jest ograniczony, bo w końcu jest. I tutaj z pomocą przychodzi mechanika kwantowa i nauka, która uczy nas patrzeć na świat przez pryzmat energii. A jak wiemy o energii, energia nie jest czymś, co kończy swój żywot, ale co ulega transformacji, ulega przekształceniu. Nawet jeżeli cząsteczka elementarna przestaje istnieć, to z energii, która powstała na skutek zderzenia z inną cząsteczką, powstaje kolejna cząsteczka. Innymi słowy, ta energia ulega jedynie pewnej transformacji. I ten sposób myślenia poprzez pryzmat energii, poprzez pryzmat ciągłej zmiany, jest tym momentem, w którym jeżeli to dotrze do świadomości człowieka, jeżeli zacznie to traktować rzeczywiście jako realną możliwość, to jest tym momentem, w którym może zaśmiać się drugi raz. A idealnym wyjściem, idealnym takim rozwiązaniem jest to, aby w momencie, gdy człowiek zaśmieje się ten drugi raz, aby mógł się śmiać już do końca życia. Pozdrawiam, Bartosz Uszkiewicz.